Witam wszystkich w niedzielę w niebostąpienia Pana Jezusa w naszym 52. programie Oko na Niedzielę. To w niebostąpienie przypomina także o celu, sensie, racji naszego życia, bo my przecież wszyscy mamy kiedyś wstąpić do nieba. Po to zostaliśmy stworzeni. Całe to nasze życie doczesne, ziemskie jest jakby tylko etapem, drogą do wniebowstąpienia. Można powiedzieć, że nasze życie przypomina trochę lot rakiety kosmicznej, który zwykle odbywa się w dwóch etapach. Najpierw jest start i lot przez atmosferę ziemską. To jest około 100 kilometrów. No a potem rakieta może lecieć nawet miliony kilometrów. Odległość do Marsa to jest około 50 milionów kilometrów, do Słońca 150, a cały widzialny wszechświat ma średnicę około 92 miliardy lat świetlnych. I można powiedzieć, że tak jak te 100 kilometrów w atmosferze ziemskiej ma się do tych olbrzymich odległości, do olbrzymiego wszechświata, tak nasze życie doczesne ma się do wieczności. To jest tak krótki etap wobec całego życia wiecznego, ale etap bardzo ważny, bo w locie rakiety kosmicznej zwykle w tych pierwszych 100 kilometrach bardzo wiele się decyduje. Jeżeli zdarzają się jakieś katastrofy, to szczególnie tutaj, na początku lotu. Rakietę trzeba bardzo dobrze przygotować, bardzo dobrze obliczyć jej lot, wybrać moment startu, wycelować, żeby trafiła w swój cel, żeby potem mogła lecieć nawet miliony kilometrów. I podobnie z nami. To życie doczesne w sumie jest bardzo krótkie wobec wieczności, ale bardzo ważne, decydujące. Trzeba je przeżyć jak najlepiej, żeby kiedyś wstąpić do nieba. Wszyscy wiemy, że to nieraz nie jest proste, nie jest łatwe, raczej jest trudne. No tak jak wielkim wysiłkiem, trudem jest skonstruowanie rakiety kosmicznej i przygotowanie ją do lotu, tak żeby nie zakończył się katastrofą. I podobnie my musimy się bardzo starać, żeby nasze życie zakończyło się powodzeniem, a nie katastrofą. I Bóg o tym wie. Bóg chce nam w tym pomóc. Tego należałoby oczekiwać, że będzie z nami w tym życiu, które jest tak krótkie i tak ważne. Tak jest przecież pomiędzy ludźmi, pomiędzy osobami. Jeżeli ludzie się kochają, szanują w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni, w kościele, to chcą być ze sobą jak najwięcej, jak najdłużej, jak najbardziej blisko. Chcą sobie pomagać, chcą być obecni. I tego należałoby oczekiwać po Bogu, skoro On jest najlepszy, On najbardziej kocha. Należałoby oczekiwać, że On coś wymyśli, żeby być z nami możliwie blisko, możliwie zawsze. I właśnie takim Jego wspaniałym pomysłem, ofertą jest Eucharystia. To jest właśnie jeden z najważniejszych sposobów Boga, żeby zawsze być przy nas, żeby być dostępnym. W Komunii Świętej, w adoracji Najświętszego Sakramentu przybiera tak prostą, zwykłą postać chleba, żeby być dostępnym dla wszystkich. To jest, można powiedzieć, super genialny pomysł, bo gdyby przyjął inną formę diamentu czy jakiegoś cennego dzieła sztuki, to już nie byłby tak dostępny dla wszystkich. A cóż jest bardziej prostego, codziennego niż chleb? Właśnie Bóg wykorzystuje tak pokornie coś tak zwykłego, codziennego, żeby właśnie być w naszej codzienności, być z nami. I co więcej, z przyjęcia Eucharystii czyni warunek bycia chrześcijaninem. W 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana czytamy, że kiedy Jezus ogłasza tajemnicę Eucharystii, wielu nie chce w to wierzyć, odchodzą, nawet uczniowie zdają się wątpić. Ale Jezus nic nie zmienia w mówieniu o Eucharystii, tylko
pyta uczniów, czy oni chcą odejść. I widać, że on jest gotów stracić nawet wszystkich uczniów, jeżeli nie przyjmą Eucharystii. Tak nam pokazuje, że nie można być chrześcijaninem bez wiary w Eucharystię, bez życia Eucharystią. A właśnie tą wielką prawdę przypomniał nam tydzień temu kongres telewizji EWTN, czyli telewizji Wiekuistego Słowa, który był zorganizowany w opactwie w Krzeszowie koło Wrocławia. Właśnie ta telewizja jest szczególnie skupiona na tajemnicy Eucharystii. Właśnie dzięki niej mamy dostęp do nieustannej adoracji, zwłaszcza w kaplicy Niepokalanowie widocznej na tym zdjęciu. To jedna z najpiękniejszych kaplic przeznaczonych do adoracji. I to jest cudowne, że poprzez tą telewizję mamy dostęp do tej adoracji nieustannie. To jest wspaniałe, bo no zwykle trudno o kościół, o kaplicę w naszym pobliżu, gdzie taka adoracja byłaby dostępna, jeżeli już to tylko czasowo. Natomiast tutaj poprzez internet mamy dostęp do Chrystusa w monstrancji nieustannie. Jak warto z tego skorzystać? To jest jakby punkt archimedesowy świata, punkt oparcia dla wszystkiego, bo tu jest Bóg dostępny. Albo miejsce przejścia do innego świata. Ludzie nieraz marzyli, fantazjowali o takim miejscu, gdzie spotykają się światy, gdzie jest możliwość przejścia. To było może przeczucie Eucharystii, bo tu rzeczywiście jest jakby miejsce przejścia do innego świata, do wieczności, do Boga. On jest tutaj dla nas obecny i zawsze dostępny, właśnie poprzez internet. Jak warto z tego skorzystać? My przecież nieraz marnujemy tyle czasu w internecie też na rzeczy niepotrzebne albo nawet szkodliwe, a tutaj mamy coś najwspanialszego, coś najbardziej cudownego, co jest dostępne do modlitwy. Jak warto na to poświęcić czas? Ile nam to może dać? Ile spokoju, światła, siły właśnie na naszej drodze do nieba, do wniebowstąpienia możemy uzyskać tutaj na adoracji? Jaki to może mieć błogosławiony wpływ na całe nasze życie? Jak może nam pomóc, żebyśmy szli właściwą drogą, a nie schodzili z niej? A jeśli pobłądzimy, żebyśmy wrócili na właściwą drogę? To jest tak ważne, tak cenne. No, sam Jezus nam mówi, że bez Eucharystii, w komunii, w mszy świętej, w adoracji, no, nie możemy być chrześcijanami. On najlepiej wie, co mówi. To jest jakby stanięcie na brzegu oceanu, na brzegu wieczności, czegoś, kogoś nieskończonego. To dlatego najlepsi chrześcijanie, ludzie, którzy osiągali szczyty świętości, czyli też szczyty człowieczeństwa, najlepsi ludzie, jak Matka Teresa z Kalkuty, jak arcybiskup Fulton Sheen, najbardziej znany duchowny Ameryki, codziennie poświęcali godzinę na adorowanie Najświętszego Sakramentu. W zakonie Matki Teresy wszystkie siostry robią to codziennie, podobnie w wielu innych zakonach. I jakie są wspaniałe efekty? Zacznijmy może modlić się przed Najświętszym Sakramentem przynajmniej kilka minut dziennie. Może kwadrans, może z czasem więcej. Sami doświadczymy, ile wtedy siły duchowej, światła, pokoju w sercu możemy zyskać. Jak bardzo warto. Jak właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Także możliwa dzięki nieustannej transmisji w telewizji Wiekuistego Słowa, może nam w tym pomóc. Może nam pomóc w naszej drodze do wniebowstąpienia. Amen.